Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na wielką grę. Proszę Państwa, jak zwykle goszczę w studiu wspaniałych zawodników, wspaniałych ekspertów i oczywiście wspaniałą publiczność. Dziś o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych. Zawodnicy walczyć będą z takich tematów jak Sokrates i Platon oraz ich uczniowie, geografia Karpat oraz polski śpiewnik narodowy. Jak zwykle wszystkie pytania, wszystkie nagrody i wszystkie odpowiedzi zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki. Panie mecenasie, proszę o pytania z pierwszego tematu. Przewodniczącym jury jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorką wszystkich pytań jest pani doktor Barbara Tkaczow. Drugim ekspertem jest pan doktor Mariusz Burdajewicz. Niestety pan profesor Adam Łukaszewicz, trzeci ekspert, nie mógł dziś przyjść do studia, zostawił swoje pytania, które dopiero będą potrzebne dla zawodników w drugim etapie. A zawodnikami są pan Tomasz Dubrawski i pan Arkadiusz Morawiec. Obaj panowie spotkali się już parę miesięcy temu. Pojedynek zakończył się remisem, a więc nie było pokonanego, nie było zwycięzcy. Jeśli dziś historia powtórzy się, a więc będzie po raz drugi remis, to obaj panowie, zgodnie z naszym regulaminem, zdobędą prawo do dalszej gry i rysuje się szansa zdobycia podwójnej nagrody. Może pan Morawiec się pierwszy nam przypomni, przedstawi. Wykształcenie. Jestem polonistą, obecnie jestem doktorantem, przyjechałem z Łodzi. Dziękuję bardzo i pana Tomka o to samo poproszę. Jestem z wykształcenia prawnikiem, przyjechałem z Katowic. Dziękuję, przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź, a przegrywa ten, kto pierwszy popełni dwa błędy. Proszę nałożyć słuchawki. Czy słyszą mnie panowie? Tak. Jeśli by była jakakolwiek wątpliwość podczas czytania przeze mnie pytań, to zawsze można poprosić o powtórzenie pytania, dobrze? Czytam pierwsze pytanie. Według świadectwa Platona i Ksenofonta, jeden z uczniów Sokratesa, Hierafont, udał się do wyroczni delfickiej z zapytaniem, czy istnieje człowiek, który jest mądrzejszy od Sokratesa. Co odpowiedziała wyrocznia, tym razem bez zagadek, wyjątkowo jednoznacznie, pan Arkadiusz. Odpowiedziała wyrocznie, że Sokrates jest najmądrzejszym z ludzi. Dziękuję bardzo, pan Tomek. Wyrocznie powiedziała, że najmądrzejszym z ludzi jest Sokrates. Dziękuję, dobra odpowiedź. Proszę państwa, a ja zacytuję dokładnie, jak odpowiedziała. Mądry jest Sofokles, mędrszy Eurypides, ze wszystkich ludzi najmądrzejszy jest Sokrates. Czytam drugie pytanie. W roku 387, oczywiście przed naszą erą, Platon zakupił kawałek gruntów pod ateńskiej miejscowości Kolonos. W miejscowości tej znajdował się grób pewnego attyckiego herosa otoczony świętym Gajem. Jak brzmi imię tego herosa, pan Dubrawski? Akademos. Tak, dobra odpowiedź. I pan Arkadiusz? Hekademos albo Akademos. Dziękuję. Wokół osoby Platona narosło z czasem wiele legend. Między innymi głoszono, że nie był on synem swojego ojca Aristona, lecz pewnego boga, który nawiedził matkę Platona, Periktionę. Dodatkowym argumentem za boskim ojcostwem był fakt, że Platon urodził się w tym samym miesiącu i podobno tego samego dnia, w którym Grecy świętowali symboliczne urodziny tego boga. Proszę podać imię tego boga i nazwę miesiąca, panie Arkadiuszu.
Chodzi o Apollina, miesiąc Targelion, to jest przełom czerwca i maja. Tak, wyśmienita odpowiedź, pan Tomasz. Bogiem był Apollo, miesiącem Targelion. Dziękuję bardzo. Antystenes, uczeń Sokratesa, założył z czasem własną szkołę filozoficzną. Przyjmował do niej najchętniej młodzieńców, którzy byli tak samo jak i on, półkrwi. Szkoła ta mieściła się w pewnym ateńskim gimnazjonie. Od nazwy tego gimnazjonu wywodzi się podobno nazwa szkoły filozoficznej Antystenesa. Proszę podać nazwę tego gimnazjonu, pan Dubrawski. Było to gimnazjon Kynosarges. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Arkadiusz. Kynosarges. Dziękuję bardzo. W spuściźnie literackiej Platona są także listy. Ile ich było? Można się pomylić o jeden list, pan Arkadiusz. Było 13 listów, z tego 12 uznaje się za platońskie. Super, dokładna, wspaniała odpowiedź. I pan Tomasz? 13. Dziękuję bardzo. A w którym z dzieł Platona znajduje się jego autobiografia, pan Tomasz? Przedstawił ją, w każdym razie opisał swoją autobiografię w liście 7. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo, się cieszę, pan Arkadiusz. List 7. Dziękuję. W roku 388 Platon zawitał do pewnego miasta na Sycylii. Według własnych słów zawędrował tam przypadkiem. Obserwacja życia i obyczajów na dworze tyrana tego miasta natchnęły go do takich oto uwag, cytuję: życie zachodu, zwane szczęśliwym, nie podobało mi się. I to dwukrotne napychanie się jedzeniem każdego dnia i to, że nigdy samotnie nie spędza się nocy. Takie obyczaje nigdy i nikogo nie czynią rozumnym. O jakim mieście mowa i jak nazywał się jego władca, pan Arkadiusz? Chodzi o Syrakuzy, władca nazywał się Dionizios Starszy. Tak, dziękuję, dobra odpowiedź. I pan Tomek? Miastem były Syrakuzy, a władcą w tamtym roku był Dionizios Starszy. Dziękuję, dobra odpowiedź. Oprócz Platona na dworze Dionizosa Starszego w Syrakuzach przybywał także nieco wcześniej jeden z uczniów Sokratesa. Jego jednak nie gorszy panujący tam tryb życia i obyczaje, który to był uczeń, pan Dubrawski. Chodzi o Arystypa z Cyreny. Tak, dobra odpowiedź. I pan Arkadiusz? Arystyp z Cyreny. Dziękuję. Gdy Platon wracał do Aten po owym niezbyt udanym pobycie na dworze Dionizjosa Starszego, w drodze powrotnej przydarzyła mu się niemiła przygoda, mianowicie jaka? Panie Arkadiuszu? Został sprzedany w niewolę albo traktowany jako jeniec i zamiast do Aten dotarł na Eginę. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. Pan Tomasz? Został sprzedany do niewoli na wyspie Eginie przez posła spartańskiego Polisa. Wystarczy, dziękuję bardzo. Wśród uczniów Sokratesa był pewien młodzieniec z arystokratycznej rodziny, nie będący Ateńczykiem. Do Aten trafił jako niewolnik, pojmany w wyniku działań wojennych. Podobno Sokrates osobiście zabiegał u swoich zamożnych uczniów i przyjaciół o fundusze na wykupienie młodzieńca z niewoli. O kogo chodzi, panie Tomku? Chodzi o Fedona z Elidy. Wspaniała odpowiedź, pan Arkadiusz. Fedon z Elidy. Dziękuję. Wśród uczestników dialogów Platona pod tytułem Parmenides i Politeia występują niejacy Glaukon i Adeimantos. Co łączyło ich z Platonem, pan Arkadiusz? Byli braćmi Platona. Wspaniała odpowiedź, pan Tomek. To byli bracia Platona. Dziękuję bardzo. Pierwszy pobyt Platona w Syrakuzach był krótki i nieudany. Po raz drugi filozof udał się do Syrakuz po śmierci starego władcy. Zaprosił go zięć zmarłego i zarazem szwagier nowego władcy. Kto zapraszał Platona, pan Dubrawski? Zapraszał go Dion. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pan Arkadiusz? Dion. Dziękuję. A teraz proszę powiedzieć, gdzie rozgrywa się akcja dialogu pod tytułem Protagoras? Odpowiada pan Arkadiusz. Odbywa się w Pałacu Kaliasa. Wyśmienicie, pan Tomek. Protagoras przed gimnazjonem,
Po... zaraz. Protagoras nie. W domu Kefalosa. Tak? No nie dobrze, domu, bo... ale Kaliasa. Domu atyńskiego. Pierwsza odpowiedź była tak fałszywa. Panie Tomku, niestety pierwszy błąd. Czytam następne pytanie. Opowieść o mitycznym zatopionym lądzie zwanym Atlantydą rozdzielona jest pomiędzy dwa dialogi. W jednym jest mowa o historii Atlantydy, a w drugim opisany jest ustrój, krajobraz i obyczaje zaginionego królestwa. Proszę podać tytuły obu tych dialogów, pan Tomek. Są dialogi Krytiasz i Timajos. Bardzo dobra odpowiedź, pan Arkadiusz. Timajos i Krytiasz. Wyśmienicie, dziękuję. W procesie Sokratesa głosowało 556 sędziów. Wyrok skazujący zapadł niewielką przewagą głosów. Ile głosów przeważyło o wyroku śmierci, pan Arkadiusz? To znaczy drugie głosowanie, bo pierwsze było winie. W tym drugim było 361 za i 140 przeciw, tam było 501 sędziów. Sinko podaje 556, ale to jest chyba błędne. Ocenimy, pani doktor, ocenimy za chwilę. Znaczy pierwsze głosowanie dotyczyło winy Sokratesa. Tam było 281 do 220, czyli 61. 30 można powiedzieć było za. No to... I to wreszcie dobrze. Matematyka się dobrze zakończyła. Dziękuję. I pan Tomasz? W pierwszym głosowaniu 280 do 220. Jaką przewagą głosów? 60. 280 do 220. Taki był pierwszy wynik głosowania skazującego Sokratesa. Spośród 500 sędziów 280 opowiedziało się za śmiercią, 220 było przeciwnych. Czyli przewagą 60 głosów. Oddaję głos pani doktor. Mnie chodziło o drugie głosowanie. Gdzie drugie 360 do 500, no ale nie było powiedziane, że... Więc właśnie, więc muszę uznać pańską odpowiedź, bo nie sprecyzowałam pytania. W porządku. Bardzo się cieszę, dziękuję. To znaczy nie cieszę się, że pytanie było niesprecyzowane, tylko że uznana odpowiedź. W dialogu Timajos opowieść o Atlantydzie rozpoczyna się tak. Posłuchaj, Sokratesie, oto opowieść bardzo dziwna, ale ze wszech miar prawdziwa. Mówiący te słowa Krytiasz jako źródło opowieści o Atlantydzie podaje relację swojego własnego przodka, który z kolei miał ją usłyszeć od pewnego kapłana. Kim był ów przodek Krytiasza i gdzie miał usłyszeć opowieść o Atlantydzie? Pan Tomek. Takim praprzodkiem był Solon, który to słuchał w Egipcie. Tak, wyśmienicie. I pan Arkadiusz? Tę opowieść słyszał Solon z ust kapłana w Sais w Egipcie. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Czytam panom 19 pytanie drugiego pojedynku. Oto początek monumentalnego dialogu pod tytułem Politeja. Mówi Sokrates. Chodziłem wczoraj na dół do Pireusu z Glaukonem, synem Aristona, żeby pomodlić się do bogini, a równocześnie chciałem zobaczyć uroczystość, jaką będą tam urządzali, bo ją teraz po raz pierwszy obchodzą. Wydała mi się ładna procesja miejscowa, ale nie mniej przyzwoicie wyglądała i ta, którą Trakowie przysłali. Proszę podać imię bogini, który święto obchodzono, pan Arkadiusz. Bendis. Bardzo dobra odpowiedź i pan Tomek. To była procesja ku czci bogini trackiej Bendis. Wyśmienicie, dziękuję. I ostatnie 20 pytanie. W dialogu pod tytułem Gorgiasz, prócz Sokratesa i jego wiernego ucznia Hierofonta, występują dwaj inni filozofowie. Wyznawali oni i głosili dość brutalne zasady życiowe. Między innymi było to rzekome prawo natury, każące człowiekowi dążyć do jak największej władzy oraz prawo silniejszego, dozwalające deptanie praw innych dla osobistej korzyści. Jeden z tych filozofów to postać historyczna, zresztą uczeń sofisty Gorgiasza. Drugi to figura fikcyjna. Proszę podać imię przynajmniej jednego z tych filozofów, odpowiada pan Tomek. Chodzi o Polosa i Kaliklesa. Wspaniale, wymienił pan oba nazwiska i pana tak. Polos i Kalikles. Wspaniale, brawo. Gratuluję, obaj panowie zdobyli prawo do dalszej gry. Drugi etap przed panami, a ponieważ pytania są identyczne, w związku z powyższym pierwszy będzie odpowiadał na pytania ekspertów pan Arkadiusz, a pan Tomek z Agnieszką musi opuścić na chwilę studio.
A panie Arkadiuszu, przypominam, że jest 30 sekund na każdą odpowiedź i na dwa pytania może pan w ogóle nie udzielić odpowiedzi. Pierwsze pytanie jest pani doktor Tkacz. Diogenes Laertios przytacza następującą anegdotę. Kiedy Alkibiades pytał Sokratesa, jak wznosi bezustanne zrzędzenia jego małżonki Ksantypy, Sokrates swoim zwyczajem odpowiedział pytaniem: a jak ty znosisz gęganie gęsi, Alkibiadesie? Alkibiades powiedział: gęsi przynajmniej dają jaja i pisklęta. Na to Sokrates: a mnie Ksantypa urodziła synów. Ilu synów urodziła Ksantypa Sokratesowi? 3 synów. Proszę bardzo. W obronie Sokratesa, Platona, Sokrates tak się wypowiada o swoich oskarżycielach. Melato się obraził za poetów, Aneto za rzemieślników i polityków, a Lykon za mówców. Do czego nosiły się aluzje zawarte w tym stwierdzeniu, w tym zdaniu? Była to trójka oskarżycieli i ludzi, którzy przygotowali proces przeciwko Sokratesowi. Po prostu te zawody wspomniane przez pana były zawodami jakby wykonywanymi przez tych ludzi. Brawo. I pytanie profesora Łukaszewicza. Według Diogenesa Laertiosa Platon brał udział w 3 wyprawach wojennych, ale w rzeczywistości mógł wziąć udział tylko w jednej. Proszę powiedzieć, w jakiej? Chodzi o bitwę pod Koryntem. Świetnie. Proszę pani. Arystoteles twierdził, że Ksantypa zmarła przed Sokratesem i on zdążył się ożenić jeszcze powtórnie, zanim miał proces i skazanie. Jak brzmiało imię tej drugiej żony? Myrto. Z dialogu Fedon Platona, który relacjonuje ostatnie chwile życia Sokratesa, dowiadujemy się, że Sokrates, zanim jeszcze skonał, zdążył obecnemu przyłożu śmierci swojemu przyjacielowi Krytonowi zlecić pewne zadanie do wykonania. Co to było? Chodziło o ofiarę, którą Sokrates obiecał złożyć z Krytonem bogu Asklepiosowi, czy chodziło o koguta, ofiarę z koguta. Według Platona ostateczna zagłada Atlantydy, poprzedzona różnymi znakami, nastąpiła w bardzo krótkim czasie. Jak ten czas Platon określa? No z tego co wiem, to w nocy nastąpiło. No, mogę to uznać. Nastał jeden dzień i jedna noc okropna, to było to zdanie. Ale... I teraz pani doktor pytanie. Aha. Ten ateński bogacz Kalias, o którym tu już była mowa, miał ubogiego brata, który należał do grona uczniów Platona i występuje w 2 platonowych dialogach. Należał do uczniów Sokratesa i występuje w platonowych dialogach między innymi Kratylos i Fedon. Jak miał na imię ten brat? Hermogenes. Wspaniale. Po śmierci Platona z założonej przez niego akademii odszedł jeden z jego najbardziej wybitnych uczniów, gdyż jak stwierdził podobno, Platon jest mu drogi, ale prawda jeszcze droższa. Kto to był? Arystoteles. I ostatnie pytanie. Platon oprócz tego, że był filozofem, był także poetą. Jak nazywał się bohater jednego z wierszy Platona, przedwcześnie zmarły jego ulubieniec, o którym Platon pisze, że patrzył w gwiazdy, a teraz sam stał się gwiazdą na niebie? Chodzi o prawdopodobnie Astera. Tak jest. Gratuluję. Za chwilę na te same pytania będzie odpowiadał pan Tomek Dubraski. Prosimy bardzo, panie Tomku. Pan Arkadiusz odpowiedział na wszystkie pytania, więc ma już na swoim koncie 2500 zł. Teraz ma pan tę samą szansę. Nie, już słuchawki niepotrzebne. Pierwsze pytanie jest pani doktor Barbary Tkacz. Diogenes Laertios przytaczał taką anegdotę, że Alkibiades pytał Sokratesa, jak ten znosi bezustanne zrzędzenia jego małżonki Ksantypy. Sokrates swoim zwyczajem odpowiedział pytaniem, a jak ty znosisz gęganie gęsi, Alkibiadesie? Na to Alkibiades: gęsi przynajmniej dają jaja i piesklęta. Na to Sokrates: a mnie Ksantypa urodziła synów. Ilu synów urodziła Ksantypa Sokratesowi? Mówi się o 3 synach Sokratesa. Słusznie.
W obronie Sokratesa Platona Sokrates tak się wypowiada o swoich oskarżycielach. Melato się obraził za poetów, Aneto za rzemieślników i polityków, a Lykon za mówców. Do czego nosiły się aluzje zawarte w tym zdaniu? To były nazwiska głównych, no można powiedzieć, oskarżycieli Sokratesa. Anytosa ośmieszył w Menonie, zarzucając mu posługiwanie się informacjami niesprawdzonymi dotyczącymi sofistów. Anytos był politykiem, Lykon był retorem, Meletos wniósł skargę. Był poetą, który wniósł skargę. To są w zasadzie trzy osoby, które są odpowiedzialne za... Czyli do profesji oskarżycieli. Według Diogenesa Laertiosa Platon brał udział aż w trzech wyprawach wojennych. W rzeczywistości mógł on wziąć udział tylko w jednej wyprawie. Proszę powiedzieć, w jakiej. Przeciw Koryntowi w 394 roku. Arystoteles twierdził, że Xantypa zmarła przed Sokratesem i ten zdążył się jeszcze raz ożenić. Jak miała na imię ta jego rzekoma druga żona? Mówi się o Myrto. Tak jest. Z dialogu Fedon Platona, który relacjonuje ostatnie chwile życia Sokratesa, dowiadujemy się, że Sokrates, zanim umarł, zdążył swojemu przyjacielowi Krytonowi, obecnemu przyłożu śmierci, zlecić pewne zadanie do wykonania. Co to było? Tak, w ostatnim zdaniu prosił go o złożenie koguta ku czci Asklepiosa. Według Platona ostateczna zagłada Atlantydy, którą poprzedziły liczne znaki na niebie i ziemi, nastąpiła w bardzo krótkim czasie. Jak ten czas Platon określił? Jeden dzień i jedna noc. A teraz moje pytanie. Ten bogacz Kalias, o którym tu już była mowa, Ateńczyk, miał ubogiego brata, który należał do uczniów Sokratesa i występuje w dwóch platonowskich dialogach, mianowicie w Kratylosie i w Fedonie. Proszę podać imię tego brata. Hermokrates. Hermogenes. Ale panie Tomku, to nic nie szkodzi. Pierwszy błąd, może pan na dwa pytania odpowiedzieć. I pan doktor Burdajewicz. Po śmierci Platona, założonej przez jego akademii, odszedł jeden z jego najwybitniejszych uczniów, gdyż jak stwierdził, Platon jest mu drogi, ale jeszcze droższa prawda. Kto to był? Chodzi o Arystotelesa ze Stagiry. Platon, oprócz tego, że był filozofem, był także poetą. Jak nazywał się bohater jednego z wierszy Platona? Był to przedwcześnie zmarły ulubieniec filozofa, o którym Platon pisze, że patrzył w gwiazdy, a teraz sam stał się gwiazdą na niebie. To był chłopiec Aster. Tak jest. Brawo. Bardzo się cieszę, że obaj panowie nadal pozostają na swoich miejscach. Proszę sobie wybrać zestawy. Mogą być te same, mogą być różne, jak sobie panowie życzą. Panie Arkadiuszu, który zestaw? Pierwszy. Zestaw pierwszy, a pan, panie Tomku? Czwarty. To jeszcze nie finał, to dopiero są pytania. No drugi, przepraszam. Drugi zestaw, tak? Panie Arkadiuszu, pan teraz. Proszę jeszcze pytań nie brać, bo pan teraz wychodzi z Agnieszką ze studia, tak? A na pytania drugiego zestawu za 5000 odpowiadać będzie pan Tomek. Proszę bardzo, panie Tomku, proszę sobie wziąć. Przed panem jest. Czytam panu pierwsze pytanie. W trzeciej księdze państwa Platon przedstawia swoje dość przerażające pomysły cenzorskie. Jakie dwa utwory bierze on za przykład, aby przystępnie wyjaśnić, co należy w poezji skreślać jako bezbożne i niemoralne? Tak brzmi pierwsze pytanie i drugie. W dialogu Uczta Alkibiades opowiada o walorach Sokratesa jako żołnierza. Opisuje jego wytrwałość i hart ducha w czasie trudnego, bo zimowego, oblężenia pewnego miasta. Później opowiada o odwadze i zimnej krwi, jaką wykazał Sokrates podczas ucieczki armii ateńskiej po pewnej przegranej bitwie. Alkibiades podkreśla, że Sokrates był wówczas jedynym, który nie poddał się panice. Proszę podać nazwy obu miejscowości, to jest i obleganego miasta, i miejsca, gdzie rozegrała się ta bitwa. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty.
Odpowiem może najpierw na drugie pytanie. Proszę bardzo. Chodzi o oblężenie Potidai, Chalkidice. To jest to miasto, gdzie po prostu Sokrates... Starczy. Tak, natomiast tym drugim miastem to było Delion, pod którym doszło do bitwy. Pierwsze pytanie. No tutaj Platon okazał się cenzorem w sumie dwóch najwybitniejszych wczesnych poetów greckich, to znaczy Homera i Hezjoda. Nie chodzi o utwory. O tytuł. Proszę podać, jakie to są utwory. Nie pytamy o autor. Iliadę i Teogonię poddał krytyce. No także. Nie, tak, no, w porządku. Znowu nie sprecyzowałam pytania, bo właściwie powinnam podać, że utwory jednego autora. To wtedy byłoby jasne. Przepraszam bardzo. Bardzo się cieszę, brawo. Panie Tomku, ma pan w tej chwili na swoim koncie 5000. Musi pan podejść sam do koła, bo Agnieszki nie ma. I wziąć kopertę z pytaniami za 10. Tutaj bliżej do mnie też zestaw drugi. Dalej, to jest pierwszy, to jest drugi, tak. I tym razem ma pan na odpowiedź 2,5 minuty. Czyli nie musi się pan spieszyć z odpowiedzią. Czytam panu pierwsze pytanie. Uważany był za najstarszego i wiekiem i stażem ucznia Sokratesa. Poprzednio studiował filozofię u Parmenidesa, towarzyszył Sokratesowi aż do końca. Po śmierci mistrza opuścił Ateny i wrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie założył szkołę filozoficzną. Proszę podać jego imię i nazwę rodzinnego miasta. I pytanie drugie. Po śmierci Sokratesa Platon opuścił Ateny i przez blisko 12 lat podróżował. Najpierw odwiedził kilka miast greckich, potem w ogóle opuścił Grecję i wyruszył na zachód do Italii i na Sycylię. Niektórzy historycy twierdzą, że zanim udał się do Italii, odwiedził jeszcze jeden kraj, który. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Powiem na to drugie pytanie najpierw. Więc był jeszcze wcześniej w Egipcie i w Cyrenie. Tak, a pierwsze? Założę szkołę filozoficzną. Ci niewątpliwie Euklidesa z Megary. Tak, i to jest bardzo dobra, cudowna odpowiedź. Panie Tomku, gratuluję. Teraz proszę zostać na swoim miejscu i za chwilę na pytania za 5000. Zestaw pierwszy. Panie Arkadiuszu, proszę sobie wziąć kopertę. 5000 nagroda, 2 minuty na pełną odpowiedź. Czytam panu pierwsze pytanie. W dialogu pod tytułem Fedon przedstawione są ostatnie chwile Sokratesa. Wymienionych jest tam szereg osób, które towarzyszyły filozofowi w celi śmierci. Między innymi znajdowali się tam dwaj filozofowie, pitagorejscy i pewien szewc filozof. Proszę podać imię szewca i imię jednego z filozofów. I pytanie drugie. W jednym z wczesnych dialogów Platona u Sokratesa pojawiają się dwaj poważni obywatele ateńscy, a zarazem stroskani ojcowie. Proszą filozofa o rady na temat wychowania własnych synów, ich bowiem samych ojcowie zdecydowanie zaniedbywali. Proszę podać tytuł tego dialogu. Mierzymy czas, 2 minuty. Pierwsze pytanie. Chodzi tutaj o Szymona Szewca, a ci filozofie pitagorejscy to Simmias i Kebes. Wspaniale. Natomiast w drugim pytaniu chodzi o dialog Laches. Panie Arkadiuszu, wygrał pan 5000. Przed panem już jest koperta z pytaniami za 10. 2,5 minuty ma pan na pełną odpowiedź. Wśród uczniów Platona w Akademii był sławny później geograf, astronom i matematyk. Między innymi wysunął on twierdzenie o kulistości Ziemi i obliczył w przybliżeniu jej odległość od Słońca. Jak brzmiało jego imię? Pytanie drugie. Jaki napis widniał podobno na bramie wyjściowej do Akademii Platona? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, widniał tam napis,
kto nie zna geometrii, nie ma tutaj wstępu. Geometrii czy matematyki. W pierwszym pytaniu prawdopodobnie chodzi o Eudoksosa. Tak, bardzo się cieszę. Gratuluję obu panów, witam w finale. Mogą panowie wybrać ten sam numer pytania, różne i tak jeden z panów będzie musiał opuścić studio. Panie Arkadiuszu, który? Numer? Pierwszy. Numer pierwszy. Panie Tomku, pan też może pierwszy albo inny, jak pan sobie życzy. Może nie będzie siódmy. Pytanie numer 7. Dobrze, i teraz pierwszy na pytanie finałowe odpowiada pan Arkadiusz, a pan Tomek po raz drugi z Agnieszką opuści studio. Proszę sobie już wziąć. Na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Czytam panu pytanie. Sokrates, jak wiadomo, nie pozostawił po sobie żadnej spuścizny pisanej. Niektórzy filolodzy twierdzą, że pisał on dialogi, ale ich nie publikował. Ksantypa po śmierci Sokratesa podarowała mężowskie pisma jednemu z wiernych uczniów, który opublikował je, ale pod własnym imieniem. Zachowało się kilka fragmentów tych dialogów. Zdaniem uczonych oddają one bardzo dokładnie sposób myślenia Sokratesa. Proszę podać imię tego ucznia. Mierzymy czas. 2 minuty. Chodzi o Aischynesa ze Sfettos. Boże, wspaniale! Zdaje się, że nie zdążyliśmy rozpocząć mierzenia czasu. Bardzo piękna odpowiedź. Panie Tomku, też proszę sobie wziąć z koła pytanie numer 7, to które pan chciał. 7. Zaraz po 6. Że najpierw. 2 minuty na odpowiedź. Młodzieńcze dialogi Platona to raczej satyryczne scenki niż rozważania filozoficzne. W jednym z takich dialogów Sokrates rozmawia z pewnym wędrobnym rapsodem, czyli śpiewakiem, o poezji i natchnieniu. W rozmowie tej Sokrates z niezbyt lotnego artysty robi kompletnego durnia. Proszę podać tytuł tego dialogu. Mierzymy czas. 2 minuty. Panie Tomku, 30 sekund zostało.
5 sekund. Kratylos. Ion. 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 Wczesny dialog Ion. No, taki. Panie Tomku, jest mi tak bardzo przykro. To tak ciężko cieszyć się równocześnie z jednej wygranej i razem z panem się smucić. No nie, nie. Tak pan pięknie odpowiada. Panie Arkadiuszu, prosimy bardzo. Ja poproszę jeszcze raz fanfary na cześć pana Arkadiusza. Tutaj do kamery, tutaj. Gratuluję serdecznie. Ciężko było? Ciężko dosyć. Dosyć ciężko, tak. Prawda? Bo podwójne pojedynki to troszkę wyczerpują. Czy jest jakieś, jakaś myśl, jakieś powiedzenie Platona, które jakoś tak towarzyszą panu na co dzień, które są jakimś, no nie wiem, credo dla pana? Ma pan jakąś taką myśl Platona? Sama postać jest jakimś wzorem, rzadkim dosyć wśród filozofów, wzorem osobowym, który może jeszcze przyświecać. A w ogóle lubi pan na przykład jakieś myśli, powiedzenia ludzi sławnych, ludzi mądrych? Bo mnie na przykład ostatnio się strasznie podobało, przeżyj życie tak, aby twoim epitafium mogło być nie żałuję. Uważam, że to jest bardzo ładna myśl. Ma pan też jakieś swoje takie... Ulubiony czy nie? Czy być może przypomniałbym sobie jakieś, ale, nie ale w tej teraz chwili. Jestem zdenerwowany. Ale przecież świetnie jest, więc nie ma pan być. Znaczy pan bardziej interesują mnie osobowości filozofów niż te sentencje, które wygłaszają, bo tak jak w przypadku Arystypa, ucznia Sokratesa, jego postępowanie czy Antystenesa często odbiegało od jego nauki. Natomiast w wypadku Sokratesa życie i nauka jakby pokrywały się, co wcale nie jest takie częste. I jeszcze mam do pana takie pytanie. Jest pan absolwentem filologii polskiej, prawda? Jest pan doktorantem. W ostatnich paru latach, no nawet może i więcej, pojawił się zwłaszcza wśród młodzieży jakiś taki dziwny akcent, dziwna melodia w języku polskim. To jest jedna rzecz. I druga, roi się od potwornych błędów, takich jak na przykład wynotowałam 14 sióstr. Mhm. Ktoś był przedstawicielem światu nauki, było święte miejsce muzułman. No i kilka takich kwiatków mam wynotowanych. Jak pan, jako filolog polski, doktorant, czyli przyszły doktor, uważa, jak należy z takimi strasznymi błędami walczyć, o których powinno nie być mowy w ogóle po szkole podstawowej? Ma pan jakiś pomysł na to, czy pan tego w ogóle nie zauważa i to pana nie boli? Ja myślę, że już trudno będzie coś zmienić, ponieważ zbyt wiele czasu dzieci spędzają przy komputerach. Zbyt dużo filmów, może też oglądają za mało, czytają książek po prostu. Podejrzewam, że jeżeli nie czyta się książek, to w sumie trudno nauczyć się w miarę poprawnie mówić. Serdecznie panu gratuluję. Było to wspaniałe, cudowne zwycięstwo. I pana mecenasa, żeby było to zwycięstwo jeszcze podbite cudowną nagrodą. Tak, proszę. Ja również bardzo serdecznie panu gratuluję. Proszę przyjąć naszą nagrodę, 20 tysięcy. Żegnamy pana brawami, dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejny temat to polski śpiewnik narodowy. Pana mecenasa Janusza Mikę proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan redaktor Wacław Panek. Drugim ekspertem jest pan redaktor Antoni Wrański. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Witold Pograniczny. A dobry, zapraszam dwie panie, panią Małgorzatę Kurak i panią Alinę Zaleską. Witamy obie panie. Pani Małgorzata mieszka w Warszawie, z wykształcenia jest pani inżynierem. Proszę nam jeszcze przypomnieć, gdzie pani pracuje? Nie pracuję zawodowo. Nie pracuje pani. A pani Alina, o ile pamiętam, jest pani filologiem rosyjskim, tak? Po filologii rosyjskiej. Tak. I gdzie pani pracuje? I jestem na emeryturze i to się nazywa, że ja nie pracuję. Brawo.
Proszę Państwa, obie panie spotkały się parę miesięcy temu, a że polski śpiewnik narodowy był wtedy trzecim tematem, zdążyłyśmy tylko rozpocząć pojedynek, co jest zresztą zgodnie z regulaminem, jeśli braknie czasu, czas na wielką grę przeznaczony właśnie wtedy się skończył. Przerwałyśmy panią grę. Odpowiedziały panie bezbłędnie na 10 pytań. Proszę nałożyć słuchawki. Także dziś rozpoczynamy grę od pytania 11 i obie panie mają absolutnie czyste konta. Żadna z pań nie ma błędu. A więc czytam paniom 11 pytanie. Jak nazywał się i kim był zawodu twórca najstarszej polskiej pieśni myśliwskiej? Siedzi sobie zając pod miedzą, odpowiada pani Małgorzata. Nazywał się Hiacynt Przetocki. Tak, bardzo dobra odpowiedź. A jeszcze kim był z zawodu? No miał takie inicjały PHPW. Przetocki Hiacynt Pleban Wysocki. Tak, dziękuję bardzo. Wyśmienita odpowiedź. I pani Alina. Hiacynt Przetocki Pleban Wysocki, czyli był księdzem. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pierwsze pytanie, któremu towarzyszyć będzie muzyka. Z jakich większych utworów pochodzą teksty obu zwrotek hymnu, którego teraz posłuchamy, a ja poproszę o muzykę. Pani Alina odpowiada. Pierwsza zwrotka pochodzi z utworu Krasickiego Myszej Dos, pieśń dziewiąta, to jest apostrofa do miłości ojczyzny, a druga z Wojny Chocimskiej, tego samego autora. Tak, dokładna, wspaniała odpowiedź. I pani Małgorzata. Z poematu Myszej Dos i Wojna Chocimska. Wspaniale, dziękuję. Jakie imiona noszą postacie, które występują w pierwszej znanej nam polskiej dialogowej pieśni miłosnej zatytułowanej Cypryjskie gąsięta? Pani Małgosia? Mikołaj i Hilareczka. Dziękuję, dobra odpowiedź. Pani Alina? Mikołaj i Hilareczka. Dziękuję bardzo. I znowu pytanie związane z muzyką. Z jakiego utworu scenicznego pochodzi ta oto piosenka? Proszę właśnie o tę piosenkę. Proszę bardzo, pani Alino. Z utworu Karpatcy Górale Korzeniowskiego. I to mi wystarczy, jest to bardzo dobra odpowiedź. Pani Małgorzata. Może Za babą, czyli Krakowiacy i Górale? Karpatcy Górale. Och, tak. Pani Małgorzato, pierwszy błąd i nic się jeszcze nie dzieje. I czytam następne pytanie. Proszę podać jednego z autorów cyklu słynnych pieśni Kaliopy Słowieńskiej, które upamiętniały zwycięską bitwę pod Byczyną. Pani Małgorzata? Krzysztof Klabon. Proszę? Krzysztof Klabon. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pani Alina? Krzysztof Klabon, muzyka. Stanisław Grochowski, słowa. Dokładna, wspaniała odpowiedź. I jeszcze raz posłuchamy muzyki. Pytanie rozpoczyna się cytatem. Dziękuję panom za najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Kto i gdzie wypowiedział te pamiętne słowa pod adresem twórców tego oto utworu? Proszę o muzykę. Oh.
odpowiada pani Alina. Józef Piłsudski na zjeździe legionowym w Lublinie w 1924 roku do twórców. Wspaniale, dziękuję pani bardzo i pani Małgorzata. Te słowa wypowiedział Józef Piłsudski na zjeździe legionowym do swoich legionistów. Tak, dobra odpowiedź, dziękuję. A teraz proszę wymienić przynajmniej 3 spośród 6 pieśni, które po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 kandydowały do miana hymnu państwowego, pani Małgosia. Warszawianka, Rota, Boże coś Polskę. Tak, wystarczy, dziękuję bardzo. I pani Alina? Proponowano Boże coś Polskę, Mazurek Dąbrowskiego, Chorał, Warszawiankę. Wystarczy, dziękuję bardzo. Czytam panią 18 pytanie. Z jakiego utworu scenicznego pochodzi pieśń Hej ty Wisło, modra rzeko, pani Alino? Pochodzi z werbla domowego. Dziękuję bardzo, pani Małgorzata. Werbel domowy. Dziękuję. W dziejach polskiej pieśni pojawiły się 3 śpiewniki, których autorami byli czołowi twórcy danej epoki. Jan Kochanowski i Mikołaj Gomułka, Stanisław Moniuszko i wybitni poeci romantyzmu oraz Maria Konopnicka i Zygmunt Noskowski. Proszę podać tytuły tych 3 śpiewników, pani Małgorzata. Melodię napisał też Polski, tak? A śpiewniki domowe. Tak. I Marii Konopnickiej śpiewniki dziecięce, składające się z 4 części. Zima, lato, wiosna i jesień. Możemy to uznać, to znaczy dokładnie tytuł brzmiał Śpiewnik dla dzieci, ale można uznać również jako tę liczbę mnogą. Dobrze, pani Alina. Melodię napisał też Polski, Kochanowskiego, Gomułki. Tylko tytuły wystarczy. Śpiewnik dla dzieci, tak? I śpiewnik domowy. Tak, Moniuszki. Bardzo dobrze. Proszę pani, ostatnie 20 pytanie. Opolszczyzna jest szczególnie związana z pieśnią i piosenką polską. Dlatego też właśnie tu na Opolszczyźnie znajduje się chyba jedyny w naszym kraju pomnik wystawiony piosence. W jakiej miejscowości stoi ten pomnik i której piosence jest on poświęcony? Odpowiada pani Alina. Karolinka poszła do Gogolina, więc w Gogolinie. Tak, cudowna pomnik. Odpowiedź. I pani Małgosia? Ten pomnik stoi w Gogolinie. Tak. I poświęcony jest? Tytuł piosenki Kalinka. Karolinka. Ale myślę, że możemy uznać... Ja muszę się zwrócić tutaj do pana profesora. Myślę, że możemy uznać chyba to pytanie. To już pan profesor... No pytanie nie... tak, to na pewno, ale chodzi nam o odpowiedź. Panie profesorze. No, mam trochę wątpliwości w związku z tym, że jest piosenka Kalinka. Kalinki. Polskiej piosenki Kalinka. No niestety nie właśnie nie polski. Kalinka Maja. Jest taka piosenka. To znaczy znałam tą piosenkę, poszła Karolinka do Gogolina. Pani Małgorzato, ja wiem, że pani znała, ja tu nic nie mówię przeciwko pani, tylko są pewne zasady, prawda, więc tylko mi o to chodzi, żeby nam nikt nie zarzucił, że nie przestrzegamy regulaminu, ale to nie jest naprawdę nic przeciwko pani. I te decyzje w studio musi podjąć pan profesor Makowiecki. Myślę, że potraktujemy to jednak jako lapsus lingue. Tak, bardzo się cieszę. Ogromnie się cieszę, że się pojedynek ten w ten sposób zakończył. Będę miała przyjemność gościć panie w studiu po raz drugi. Po programie się umówimy, a na razie dziękuję bardzo. Żegnamy obie panie brawami. Państwa, niestety zaplanowany przeze mnie 3 temat, geografia Karpat, niestety już się nie zmieści, bo czas przeznaczony na wielką grę, czyli 50 minut, dobiega już końca. W następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów jak Jan Sebastian Bach, jego życie i muzyka, Legiony Polskie 1914-1918 i 3 temat
To Michał Anioł, jego życie i twórczość. Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem. A zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.